dzień szkoły w roku szkolnym 2020-2021. Już wkrótce rozpoczną się wymarzone wakacje. Dla uczniów klas ósmych to chwila, kiedy opuszczą mury szkoły. Moment, kiedy pożegnają swoich kolegów, nauczycieli i wychowawców. Baczność. Poczet sztandarowy wprowadzić. Witam zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, wychowawców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Szczególnie ciepło witam uczniów klas ósmych oraz ich rodziców, dla których dzisiejsza uroczystość jest ostatnią w naszej szkole. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora Dariusza Orzeszko. Staram się, żeby być dobrze słyszanym. Szanowny Panie Burmistrzu, drodzy rodzice uczniów klas ósmych, drodzy nauczyciele, Panie Przewodniczący naszej Rady Rodziców, witam serdecznie Państwa na uroczystym zakończeniu klas ósmych. Jeszcze miesiąc temu nie byliśmy zupełnie pewni, czy uczniowie naszej szkoły wrócą do murów tej szkoły, czy będzie nam wolno pożegnać naszych absolwentów w taki sposób, jaki żegnamy wszystkich klas ósmych uczniów w naszych kolejnych latach zakończenia szkoły. Okres pandemii dał się nam wszystkim we znaki. Jesteśmy rozbici, jesteśmy zasmuceni, ale pełni nadziei, że nasze kolejne dni będą tylko lepsze i że wrócimy do tak zwanej normalności. Szanowni Państwo, 105 dni uczniowie naszej szkoły, a także uczniowie w całej Polsce byli zdani na nauczanie w sposób dość dziwny, ale jedynie możliwy i słuszny, nauczanie na odległość. 105 dni odosobnienia, 105 dni rozłąki od swoich kolegów, nauczycieli, 105 dni niepewności, czy to, co robię w domu, przy komputerze, jest dobre, właściwe, i 105 dni takiej nadziei, że być może uda mi się właściwie opanować materiał, właściwie opanować wszystko to, co muszę zrealizować, aby dostać się do mojej wyważonej szkoły. Taki był główny cel. Na szczęście, proszę Państwa, mamy to za sobą. Dzisiaj, wprawdzie w rygorze sanitarnym, w dużej odległości, możemy świętować zakończenie naszego roku.
Drodzy uczniowie, my jeszcze nie znamy wyników egzaminu zewnętrznego. My jeszcze nie wiemy tak naprawdę, jakie będą wasze możliwości dostania się do wymarzonej szkoły, ale ufam, wręcz jestem przekonany, że każdy z was pójdzie do takiej szkoły, którą sobie wymarzy, czego sobie i wam życzę. Szanowni Państwo, zakończenie ósmych klas to czas podsumowań, czas drobnych refleksji, czas pewnej nadziei, które sobie dajemy na przyszły czas. Szanowni Państwo, zawsze mówię, każdy z nas ma jakieś talenty. Każdy z nas, który tutaj siedzi, wie, że do czegoś został przez naszego Stwórcę i naturę stworzony. I ja wiem, że tutaj przede mną siedzą ósmoklasiści, którzy już niedługo będą znakomitymi lekarzami, kierowcami, fryzjerkami, innymi godnymi uwagi pracownikami, którzy za chwilę wdrożą się do naszej lokalnej i ogólnopolskiej społeczności. Są tacy, którzy wyjadą za granicę, żeby szukać tam swojego szczęścia w swoim życiu osobistym. Ale zawsze powtarzałem tym moim ósmoklasistom, jeśli chcesz być fryzjerką, bądź najlepszą fryzjerką. Jeśli chcesz być mechanikiem, bądź najlepszy. Jeśli chcesz być lekarzem, to bądź takim, który za chwilę wreszcie poleczy. Tak, żebyście, drodzy Państwo, mieli satysfakcję i dumę z waszych pociech, bo tak to ma wyglądać. Drodzy uczniowie, pamiętajcie, że ukończyliście szkołę podstawową w Trzcinie. Szkołę, która ma ogromne tradycje w kreowaniu młodego pokolenia. Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy między innymi zasilają potrzeb naszych nauczycieli w tej szkole. Mamy absolwentów, którzy są medalistami Igrzysk Olimpijskich. Mamy absolwentów, którzy są wybitnymi sportowcami, lekarzami, prawnikami,